latach 60. Podczas turnusu FWP byliśmy młodzi, piękni, krnąbrni. Sądziłam, że już wszystko wiem. W rytmie beginy tańczyliśmy złote przeboje z jasnych lat. Pojęcie miałam raczej mgliste, że miłość to jest rajski ptak. Wspomnienia z jastarni tamtych dni wciąż chowam pożółkłą widokówkę. Marzenia warto zachować się. Złudzenia tych nazbyt wiele w sercu jest. Pani Celina z panem Czesiem pląsała sennie w parną noc. Niewinny taniec nie jest grzechem, bynajmniej kiedy jest w c-moll. Wśród kurasjuszy było wielu wściekle samotnych. Ależ to niebywałe wprowadzenie do naszego programu i do naszej rozmowy. Piosenka Rajski Ptak w wykonaniu Lidii Stanisławskiej. Płytę mamy w naszym studiu, płytę z autografem, więc też jeżeli ktoś z państwa by taką płytę chciał otrzymać, to pierwszy mail, który z taką prośbą do nas dotrze, taką płytę oczywiście wygrywa, otrzymuje. Zachęcamy do tego, żeby zatem pisać na adres, który za momencik pojawi się tutaj na pasku dla państwa. Razem ze mną w studiu wyjątkowi goście, drodzy państwo, pani Lidia Stanisławska, wokalistka, aktorka, felietonistka. Kłaniam się pięknie, dzień dobry. I Krzysztof Logan, Tomaszewski, poeta, pisarz, malarz. Witam cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zaczęliśmy od tego fragmentu Rajski Ptak, nie bez przyczyny, bo ten Rajski Ptak będzie gdzieś takim tematem przewodnim naszej rozmowy. Poniekąd, przynajmniej do któregoś fragmentu naszej rozmowy, bo jeszcze jeden fragment muzyczny się pojawi. Ale zapytam panią Lidię Stanisławską i tutaj pokuszę się o takie trochę osobiste pytanie. Jakie wspomnienia, jakie emocje wywołuje w pani ta piosenka, kiedy pani ją słyszy, kiedy pani ma okazję wrócić właśnie myślami do tego momentu nagrywania również i tych słów, które tam padają? Wie pan, ja jestem, zacznę od tego, że ja jestem perła Bałtyku. Ja jestem, w ogóle pochodzę z nadmorza, jestem pomorzanką i większość, od najwcześniejszych lat, większość wakacji, wolnych chwil spędzałam nad morzem, które mnie uspokaja, które mnie ładuje energetycznie. Także do morza mam stosunek osobisty. A z morzem, z wakacjami kojarzy mi się oczywiście też w czasach dziewczyńskich miałam taki romans z takim rajskim ptakiem, bo to jest niezwykle lato, morze, taka troszeczkę cudowna, znaczy cudowna, trochę atmosfera, trochę nierzeczywista. To służy takim znajomościom, a rajski ptak to raczej iluzja. Ale iluzja miłości, czy iluzja tego, kto tę miłość oferuje, a później to jest zostawia. To jest iluzja miłości chyba, bo to jest taka jakaś namiastka. Ktoś się pojawia, ulegamy jakiejś fascynacji wielkiej, a potem okazuje się, że to jest kruche, że to nie wytrzymuje próby czasu. I wiem, i z nasłuchów wiem, ile takich przygód letnich no nie miało szczęśliwych puent, no po prostu gdzieś nie właśnie. No często się mówi taka wakacyjna miłość, wakacyjna w cudzysłowie miłość. Chociaż to nie muszą być koniecznie wakacje, żeby takie uczucie trafić. Krzysztofie, ty kiwasz tutaj głową, że rzeczywiście ten rajski ptak też w naszym gorącym pytaniu umieszczony, to właśnie taka iluzja. Czy zgodzisz się, że rzeczywiście iluzja miłości, czy jakoś inaczej możesz to zinterpretować? Bo myślę, że też każdy z widzów, każdy z słuchaczy, który z tym rajskim ptakiem się spotka, może to interpretować we własny osobisty sposób. Każdy takiego rajskiego ptaka chyba może gdzieś we własnej historii znaleźć. Ja powiem po swojemu. Miłostki mamy nowe, motyle kolorowe. Im więcej ich przybywa, tym częściej gorzko bywa. Romanse, miłostki, miłość, proszę państwa, temat
Ja mogę mówić o miłości godzinami, ale chcę powiedzieć, że romanse wakacyjne, miłostka trwają czasami kilka dni, może kilka godzin, a czasami mogą się zamienić o dziwo w związek trwały, a nawet w małżeństwo. Mój rajski ptak to nie jest iluzja. Ja doskonale wiem z mojego doświadczenia i powiem to z odpowiedzialnością, że ten rajski ptak to jest taki tandeciarz, to jest taki cwaniaczek, to jest taki tandetny Don Juan, który uwodzi kobietę na wczasach, na dancingu tańczą, tańczą, wino Egri Bicaver, bo to są lata 60. Czy setka wódki. I proszę państwa, potem ona się budzi rano, tak jest zresztą w moim wierszu, i jego jedno pióro rajskiego ptaka i obok pudełeczko z plastikowymi kolczykami, to zostało po tej miłości, po tym romansie, po tej miłosce, po miłosce. A więc to jest mój rajski ptak, bohater tej ballady. Czyli tutaj też w twoim takim rozumieniu, i tu wydawca mi podpowiada, w zasadzie ten rajski ptak to taki bawidamek, chociaż ja bym wolał, że to iluzja tej miłości, ta płyta... Goguś, taki goguś. Tak, ale tutaj... skądinąd, gdyby nie takie momenty w naszym życiu, jakże ono byłoby szare i banalne i poukładane. Dobrze, że są takie porywy szaleństwa, nawet jeżeli nie mają szansy na spełnienie. No właśnie, ktoś trochę... mnie zaatakuje i powie: panie Krzysztofie, cynikiem, ja przeżyłam cudowny romans, chociaż to nie zamieniło się w trwały związek, ja to będę pamiętać do końca swoich dni. To miałam na myśli. Są rzeczywiście takie sytuacje. Można też odnieść w tym momencie naszą rozmowę do kolejnego utworu, Nocne Martini, i tam no pada takie stwierdzenie, że życie jest w zasadzie takie cierpkie, ale w pewien sposób napędzane przez miłość. Ja to tak zrozumiałem. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to miłość napędza nasze życie i czy rzeczywiście musimy się przyszykować na to, że ta miłość czasem może mieć nie taki smak, jakbyśmy sobie tego życzyli, albo przynajmniej nie taki smak, jaki był na początku? Też tutaj się pojawia pytanie w nawiązaniu do pani życia, do pani doświadczeń. Czy da się pogodzić karierę, rozwój tej kariery właśnie i szczęśliwe życie prywatne, uczuciowe, miłość? To jest dosyć trudne pytanie, bo to jest, jak jeżeli się uprawia ten zawód na 100%, to jest bardzo wypalające, angażujące. A partnerowi, nie wiem, swojej miłości trzeba poświęcać czas, trzeba być uważnym na niego, pochylać się nad jego potrzebami, spędzać razem dużo czasu. To jest trudne do pogodzenia. W moim przypadku teraz na przykład godzę to w sposób znakomity, bo mój ukochany mąż po prostu uczestniczy w moim życiu zawodowym. I wszędzie jesteśmy razem, jeździmy razem i to jest fantastyczne, bo doznajemy wszystko razy dwa. Czyli da się znaleźć ten złoty środek, da się pewne rzeczy pogodzić i odnaleźć szczęście również w rozwoju gdzieś swojego życia zawodowego. Ale wie pan, dlatego że ta moja przebieg teraz dopiero pracy zawodowej, celowo nie używam słowa kariery, ma trochę inny charakter niż miało na przykład w latach 70., kiedy to była taka eksplozja rzeczywiście propozycji, zajęć, wszystkiego, kiedy byłam absolutnie i totalnie zajęta. Także wtedy gorzej zmieścić tam mężczyznę i poświęcić mu uwagę i czułość i wszystko, kiedy się jest tak mocno wbitym no niech będzie kariera. Ja tutaj też zacytuję, bo znalazłem jedną z pani fragment pani wypowiedzi w jednym z wywiadów. Zawodowo piłam się w górę, ale życie prywatne na tym cierpiało. Marzyłam o rodzinie, dzieciach, w stolicy czułam się ciągle obca. I tutaj opierając się na pani wypowiedzi, na tym cytacie, ciebie Krzysztofie chcę zapytać, czy kariera w takim razie zabija poniekąd, czy może zabić właśnie nasze marzenia? To jest temat na oddzielny program. Temat rzeka. To jest oddzielny program. Ja chciałbym wrócić koniecznie do płyty, ponieważ to jest pierwsza od wielu lat, od ilu lat twoja płyta? Nie, trochę jesteś nieprecyzyjny. Ja sobie wydałam płytę, która tak. Nie była w obiegu, tak. Ale wydałam sobie na własne koncertowe potrzeby. Z Bogdanem Lewandowskim. Świętej pamięci. Jeszcze w paru tam składankach rzeczywiście brałam udział. Na tej płycie jest 13 piosenek, kilka wielkich przebojów. No, Lidia śpiewa z Krzysztofem Cugowskim i już nie ma Dzikich Plaż. Tak.
ale Krzysztof Sługowski śpiewa solo, nieobecnych zapomina się. To tutaj jest muzyka Bogdana Lewandowskiego i cudownego. A ja przypominam, że płyta z autografem dla państwa. Więc i autografem Lidii, bo mam nadzieję, że Lidia też podpisze tej osobie. Tak jest. Krzysztof, na tej płycie jest, macie państwo wspaniałe aranżacje Marka Stefankiewicza, o którym trzeba powiedzieć. Całą gębą, wspaniały. To jest twórca między innymi piosenki dla Krystyny Prońko, Jesteś lekiem na całe zło. To jest profesor Akademii Teatralnej na Miodowej w Warszawie. Fantastyczny człowiek, pianista, aranżer. On grał w Budce Suflera na pierwszych dwóch albumach na klawiszach, nie na mogu. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Ja tutaj na chwilkę wejdę ci w słowo. O zgłoszenia konkursowe na adres redakcja@fratria.pl to odnośnie płyty Rajski Ptak z autografami. Zachęcam państwa do tego, żeby się zgłaszać. Przypomnę, że pierwszy mail, który do nas dotrze, taką płytę otrzymuje. Prosimy ją wysłać również swój adres i informacje. Wracając do tej płyty, bo ja też chciałem zapytać, to jest Lidia Stanisławska, śpiewa przeboje Krzysztofa Logana Tomaszewskiego. I ciebie, Krzysztofie, dopytam, dlaczego Lidia Stanisławska? Obok Ewy Dymarczyk i Wandy Warskiej, Lidia jest mojej trójce najwybitniejszych, najbardziej utalentowanych wokalistek wszechczasów. Dlaczego Lidia? Dlaczego mówię talent? Muzykalność, profesjonalizm, gest sceniczny, dykcja, przede wszystkim dykcja. Ja bardzo zwracam uwagę na to, czy ktoś potrafi czytać tekst. To jest szalenie ważne, żeby przekazać każdą linijeczkę, każde słowo. I powiem tak, i taki przykład. Jedna z piosenkarek młodego pokolenia śpiewa o miłości i pada słowo miłość. I ja tego nie rozumiem. O co właściwie, co ona chce przekazać? Kiedy ja słucham Lidii, kiedy ona mówi miłość, to ta miłość jest tragiczna, ona jest wielka, ona jest, to jest miłostka. Czuć. To się te czuje. Emocje. Tak. To jest soul, czyli muzyka duszy. To jest niezwykła umiejętność, tak, żeby w słowie przekazać również emocje. To miała Billie Holiday, Shirley Horn, Wanda Warska, Ewa Dymarczyk i ma posłuchajmy. Tę cechę Lidia Stanisławska. Posłuchajmy jednego jeszcze fragmentu, Nocne Martini, czas nas goni. Ta płyta też tutaj przed nami, mamy pięknie wydana płyta Nocne Martini, piękne zdjęcie z tyłu. 62 piosenki. A my posłuchajmy fragmentu tego utworu. Nie musisz kochać mnie, jak odnoś swoją mam. Moje martini mogę przecież sama pić. Szkoda mi tylko tych przegranych wielu lat. I trochę też smutno mi. Miłość to ogień, ono szpeca często nas. Kochać czy odejść, babę za tu albo pas. Namiętność to wiadomo przecież chemia ciał, motyli dwóch, beztroska gra, nocne martini. Tutaj jeszcze refren był przed nami, ale niestety czas nas goni. Ja chcę zapytać o cierpkość życia, która też w tym utworze jest poruszona. Czy z perspektywy czasu coś inaczej by w swoim życiu pani zrobiła, inaczej poprowadziła pewne kwestie? Tak. Coś więcej? Odnośnie właśnie kariery czy życia prywatnego? Życia prywatnego. Ja nie chcę tutaj być też za bardzo wścibski. Nie, kariery, przede wszystkim o życiu prywatnym nie chcę mówić. Oczywiście. Natomiast wracając, co prawda nie jest to tekst Krzysztofa, tylko Jerzego Masłowskiego, kiedy on opowiada, że kończy się miłość, kiedy wszystkie moje sukcesy potraktujesz jak swoje porażki. Że trzeba mężczyzny dojrzałego, żeby zniósł czyjeś sukcesy, prawda? Mało tego, cieszył się z nich. Na pewno bym prezentowała inną postawę. Trochę bardziej bym wyszła z kąta. Ja nie jestem fajterką z urodzenia, to co ma Krzysztof, ja mu tego zazdroszczę. Także ja bardzo czułam, że się nie wypada, sieć w kącie, znajdą cię, mamusia mi to wmawiała od dzieciństwa. I byłam za mało ofensywna. Po prostu nie mam tego w naturze, a to trzeba w tym zawodzie, niestety trzeba się o siebie bić. I w dzisiejszym świecie trzeba się o siebie bić. Agenta, a tym agentem stałem się ja. Krzysztof Logan Tomaszewski. Musimy niestety postawić kropkę w naszej rozmowie, choć moglibyśmy kolejne 15 minut porozmawiać. Oczywiście dla mnie na pewno, mam nadzieję, że tutaj po drugiej stronie również miło i że państwu było miło posłuchać i naszej rozmowy i tych wspaniałych fragmentów muzycznych. Przypominam o płycie, która jest do wygrania, Rajski Ptak. Lidia Stanisławska śpiewa przeboje Krzysztofa Logana Tomaszewskiego. Pani Lidia Stanisławska, Krzysztof bardzo Logan Tomaszewski byli moimi państwa gości. Można ją zamówić na stronie www.logan-tomaszewski.pl.
www.ofensywa.pl. Tak jest, zachęcamy. Krzysztof jest ofensywny. Dziękuję, dziękuję raz jeszcze. Państwu życzę dobrego, spokojnego dnia. Do zobaczenia oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl.